Dzisiaj za moimi plecami znajduje się budynek ponad 180-metrowy, czy na granicy 180 metrów. Biokompakt inwestor sobie zainstalował w środku biokompakta 10 kW. No i musimy teraz usprawnić instalację tak, żeby funkcjonowała, tak żeby piętra się dogrzewały, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe. Całość w tym budynku to ogrzewanie podłogowe, parter i piętro. Naszym zadaniem będzie właśnie, no co będzie naszym zadaniem? Usprawnienie instalacji, która już jest zainstalowana, a nie funkcjonuje tak, jakby sobie klient tego życzył, ale zaraz to zobaczycie w środku. Inwestor twierdzi, że kotłownia nie funkcjonuje tak, jakby sobie życzył. W związku z tym będziemy dokonywać przeróbki. Nie my wykonywaliśmy tą instalację, ale my postaramy się ją usprawnić. Na ścianie za moimi plecami zawiśnie sprzęgło hydrauliczne, a piętro i parter to jest ogrzewanie podłogowe, więc dwa obiegi osobne i niezależne stworzymy z możliwością sterowania tymi obiegami. Bezpośrednie ładowanie ze sprzęgła, również zasobnika zastosujemy. No i troszeczkę tu powycinamy. To zrobimy to tak, żeby to wyglądało trochę inaczej i funkcjonowało przede wszystkim inaczej. Mamy instalację poprowadzoną w ten sposób. Później nagram film, jak ta instalacja wyglądać będzie po naszym zabiegu. No i tyle, jest biokompakcik. Bardzo wdzięczny kociołek. Kolejny mały mocarz uruchomiony. To jest ta kotłownia, którą zaczęliśmy 2,5 dnia temu. Od godziny jest uruchomiona, kocioł sobie pracuje. Zaraz Wam pokażę, jak to faktycznie funkcjonuje w tej chwili. Sprawa dość prosto wyglądająca. Parter, piętro, ładowanie bojlera. Za kotłem pompa kotłowa, która nam podnosi temperaturę wody wracającej do kotła. I tak pokrótce właśnie przełączyłem przed chwilą zawory, żeby tam 30 stopni sobie płynęło w podłogówkę. 55 mamy powrót, 65 jest na kotle, 70 temperatura zadana, kocioł sobie zmierza do temperatury zadanej. Zawór numer 2. No i tak to funkcjonuje. Trochę zmieniłem również ustawienie pracy kotła. Mamy w tej chwili płomień. Ciężko mi będzie go pokazać, jak faktycznie wygląda. Płomień delikatnie sobie zmierza ku górze. Wywija się, jak widać, jest dość długi. Nie jest rwący. Na pewno wentylator nie pracuje zbyt szybko, więc jest bardzo proste do tego, żeby utrzymać ładny, długi płomień. Pojawił się inwestor, więc będę kończył. No i mamy teraz poprawkę, którą wykonaliśmy, tak? Czyli została zmodernizowana kotłownia, nowo postawiona. Ja bym nie nazwał tego zupełnie jakąś wielką modernizacją, na pewno została usprawniona. Czyli w tej chwili funkcjonuje tak, jak inwestor sobie życzył na samym początku. Ma panowanie nad temperaturą płynącą na piętro, ma panowanie nad temperaturą płynącą wody na parter. Do tego ma chroniony powrót. Zadanie zostało wykonane w 100%.